Dzisiaj chciałbym was po powtajemniczać odrobinkę w system napędu na cztery koła. Czy warto kupować sobie samochód z napędem na cztery koła? Do czego ten napęd na cztery koła tak naprawdę służy? Jakie są rodzaje napędu na cztery koła? I czy każdy. Powinien w taki napęd inwestować, bo jest to bez wątpienia inwestycja. Zawsze auto z napędem 4x4 kosztuje więcej niż jego odpowiednik z napędem na jedną oś. Od czego by tu zacząć? Zacznę od tego, jakie są rodzaje napędu na cztery koła. Kiedyś napęd na cztery koła to była prosta konstrukcja. To była konstrukcja wzięta z samochodów terenowych, czyli mamy dwa mosty, mamy wał, mamy dwie dźwignie. Wtedy możemy sobie te mosty blokować, możemy wpinać reduktor i mamy wtedy samochód bardziej do pracy. Niż do takiej normalnej jazdy na co dzień. Ten napęd był dużym ograniczeniem. Bardzo dużo ważył, auto przez to paliło dużo więcej paliwa, no ale rzeczywiście, jeżeli używało się samochodu w terenie, jeżeli używało się samochodu w sposób ekstremalny. Ktoś z tych napędów faktycznie korzystał. Później nastały takie czasy, że te napędy na cztery koła przywędrowały do samochodów osobowych. No Pierwsze Audi wprowadziło Quattro, przecież to był w ogóle odlot. To bardzo promowane w rajdach w pierwszej połowie lat 80. i drugiej połowie lat 80. Audi Quattro, najpierw B-grupowe, potem A-grupowe. Te samochody rzeczywiście odpychały się od nawierzchni tak, jak nikt w tamtych czasach jeszcze tego nie potrafił zrobić. Ale samochody rajdowe były już napędzane na cztery koła. Ważne jest wszakże to, że Audi prowadziło ten napęd do samochodów seryjnych. On się pojawił, on zaczął działać i te samochody zaczęły jeździć dużo bardziej efektywnie. Jeżeli samochód stoi na światłach, rusza i odbija się z czterech kół, tak jak, nie wiem, pierwsze Audi 100, prawda, z napędem quattro, no to rzeczywiście nawet duży samochód o dużym rozstawie osi robi to bardzo płynnie i bardzo efektywnie. W takich samochodach ten napęd na pewno się sprawdza, Później ten napęd tam się tak rozprzestrzenił i rozczłonkował na wiele innych segmentów samochodów, że nagle małe jakieś takie piertki, jakieś takie suwiki kategorii B zaczynały ten napęd na cztery koła w tradycyjnym wydaniu, czyli z wałem napędowym posiadać. Czy to jest sens, jeżeli auto ma, załóżmy nie wiem, 115 koni, jeździmy po mieście, samochód jest niewielki i ten napęd na cztery koła ma? Hmm, moim zdaniem nie do końca, bo z napędu na cztery koła korzystamy wtedy, kiedy nawet sami o tym nie wiemy. Ten napęd dzisiaj jest tak zelektronizowany, że on się aktywuje właśnie podczas ruszania. Pomaga nam odnaleźć przyczepność wtedy, kiedy tej przyczepności brakuje, czyli w złych warunkach drogowych. Ale tak naprawdę eksploatacja wielkomiejska samochodu z napędem na cztery koła, moim zdaniem odrobinkę jest pozbawiona sensu. Pamiętajcie, że taki samochód będzie na pewno o litr do dwóch na setkę więcej palił. No, i że y, tak naprawdę wleczenie za sobą całej tej konstrukcji związanej z napędem na cztery koła, y, w przypadku jazdy miejskiej, nie jest konieczne. O, zawsze się może przydać, zawsze można gdzieś tam układ kontroli trakcji wyłączyć i bokami polatać, ale robimy to mniej niż chyba w jednej setnej procenta czasu eksploatacji naszego y, codziennego y, samochodu. Teraz producenci poszli troszkę inną drogą. Tak naprawdę każdy producent opracowuje napęd na cztery koła na swoją modłę. Są takie marki, jak właśnie na przykład Porsche czy Alfa Romeo, które czy BMW, które sprawiają, że do niedawna <laughs> większość mocy i momentu obrotowego wędruje w większości na tylną oś, a przednia oś dołącza się wtedy, kiedy warunki drogowe tego wymagają. Bardzo to mądre, bardzo to oldschoolowe i dające poczucie. Takiej pewności siebie kierowcom, którzy rzeczywiście lubią swój samochód, umieją eksploatować ten samochód w troszkę bardziej sportowym stylu. Znakomita większość napędu na cztery koła, dzisiaj tych dołączanych, czy to będzie Torsen, czy to będzie Haldex, to są samochody przednio napędowe z dołączaną tylną osią, czyli odwrotność tamtego napędu, wtedy, kiedy jest to wymagane. Rzeczywiście jest to taka wersja tak zwana bezpieczna. Czyli mam samochód przednio napędowy, ale kiedy chcę ruszyć szybko ze świateł, kiedy tył jest dociążony, Albo idę w zakręcie, chcę wyjść szybciej z zakrętu, kiedy mam tylne zewnętrzne koło dociążone. Elektronika sprawi, że to na nie powędruje mocy moment obrotowy, i samochód łatwiej mi się z tego zakrętu wypchnie. To są ułameczki sekund, to są niuanse, czasami nawet nieodczuwalne przez kierowców, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że te systemy działają i że to wszystko. Pozwala dużo bardziej efektywnie wykorzystać y, moc i moment obrotowy w swoim własnym y, samochodzie. Dzisiaj producenci poszli jeszcze o krok dalej i do tych aktywnych y, systemów napędu na cztery koła dołożyli jeszcze brak wału napędowego. Mówię o hybrydach, które sprawiają, że napęd na przednie koła trafia z silnika spalinowego bądź jeszcze dołożonego jednego silnika elektrycznego, a napęd na tylną oś trafia z dodatkowego silnika elektrycznego. Co to daje? Próbuję podjechać gdzieś pod bliską górkę, o, już przód się zaczyna uślizgiwać, wtedy włącza się Silnik elektryczny tylnej osi, który dopala mocy, moment obrotowy na tylną oś, i życie staje się lekkie, łatwe i przyjemne. Czyli pod ową górkę mogę sobie z łatwością podjechać. Nie ma wału, nie ma aż tyle dodatkowej masy. No, w Hybryda i tak sama w sobie jest dosyć ciężkim samochodem. Także chwalmy pana, że tej masy nie ma. Ale z drugiej strony to jest takie rozwiązanie, jak na samochody sportowe czy wyczynowe. Dosyć amatorskie, bo, bo nigdy to nie będzie tak efektywne jak to mechaniczne przełożenie napędu na cztery koła. Czyli kierowca zawsze będzie miał poczucie, że jest to napęd na cztery koła, ale sztuczny, że to elektronika decyduje i nigdy sobie nie zepnę tego układu tak, żeby polecić po jak owym b Audi 4 w latach 80., które po prostu szło z tych czterech zblokowanych szperą kół nieustająco do przodu i wypluwało za siebie szutrowe kamienie prosto w twarz kibiców, którzy wtedy przy drogach rajdowych stali bardzo blisko. To jeszcze dwa słowa o eksploatacji samochodów z napędem na cztery koła, jeżeli chodzi o koszty. Nie dość, że taki napęd jest droższy w zakupie. To jest też na pewno droższy w eksploatacji, bo nie mamy po prostu dowolności, jeżeli chodzi o zmianę średnicy, szerokości, wysokości opon felk. Musimy się trzymać bardzo mocno tego, co określa nam producent, ponieważ taki napęd bardzo łatwo zepsuć. Jeżeli łapiemy kapcia i mamy zużyte opony i jedną założymy nową, a reszta będzie używanych, już system wyczuje pewną asymetrię. Pośród tych czterech kół, i już będzie wariował, i już elektronicznie może dać nam znać, że coś jest nie tak, a mechanicznie może nam się po prostu zepsuć. Także nawet jeżeli mamy, nie wiem, Porsche Carrera 4S, które ma węższe koła z przodu, a szersze z tyłu, to musimy się twardo trzymać ram, które narzu narzuca nam producent. Nie, nie możemy sobie tych kół jakoś tam dowolnie zmieniać. Jedno założymy, tu założymy niższe, tu założymy wyższe. Rozmiar opon musi się zgadzać idealnie z tym, co wyznacza nam producent. Także z jednej strony bardzo pomaga, ale z drugiej strony sporo wymaga od kierowcy. Czy to będzie x Drive, czy to będzie Firmatic, czy to będzie jakikolwiek inny napęd na cztery koła, polecam. Aktywnym kierowcom polecam, ale jednocześnie liczy się z kosztami.